Cześć. No więc. Weganizm. Weganizm to czysta, czysta głupota. Od dawna, od prehistorii człowiek je mięso. Mieszkaliśmy w jaskiniach, polowaliśmy i jest to w naszej krwi. Robiliśmy to od dawna. A powinniśmy przecież żyć tak, jak żyto w prehistorii, prawda? Jak żyliśmy dawniej. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego weganie próbują w jakikolwiek sposób wpłynąć na naszą dietę, skoro od milionów lat ona była taka sama, prawda? Kompletnie tego nie rozumiem. No to jest po prostu przekracza wszelkie pojęcie. No. Naprawdę nie mam żadnego... Co tu powiedzieć? No, jedliśmy mięso od zawsze. Jemy mięso od milionów lat i dlaczego te przyzwyczajenia teraz zmieniać, prawda? No, po prostu tego nie rozumiem. Jezu, Magda! Internetu nie ma! O, dzień dobry. Weganizm. Nie wiem, co takiego jest dziwnego, czy też zdrożnego w jedzeniu mięsa. Przecież to całkowicie normalne. Mięsa to całkowicie normalna rzecz. Tak, tak. Damianku, za godzinę będzie obiad. Dobre, mamusiu. Tylko pobawię się jeszcze z puszkiem. Mięso. Posiada aminokwasy, które są niezbędne dla naszego zdrowia. Naszego zdrowia oraz do budowania masy mięśniowej dla sportowców. Witam serdecznie. A więc weganizm. Jakkolwiek szlachetne by to nie było, myślę, że z jednego podstawowego powodu nigdy ludzie na weganizm nie przejdą. Przede wszystkim ze względu na walory smakowe mięsa. Niestety nie da się ich niczym zastąpić. I smak na zawsze pozostanie tym najmocniejszym argumentem przeciwko weganizmowi. Dziękuję bardzo za uwagę, a teraz zabiorę się za mój nowy przepis na cudowną, delikatną pieczeń jagnięcą. No mamy czosnek, zioła prowansalskie, papryka, koperek, bazylia,
tego odrobinę majeranku, oregano i oczywiście sól i pieprz. Jak już mówiłem, walory smakowe nigdy nie pozwolą mi przejść na weganizm. Do zobaczenia.